Witam serdecznie. Myślę, że możemy zaczynać. Wybiła godzina 12. Mam nadzieję, że mnie słychać. Taka jeszcze uwaga organizacyjna. Bardzo proszę, jeżeli są jakieś pytania w trakcie prezentacji, o wpisywanie je w zakładce Q&A. Postaram się na koniec na pytania odpowiedzieć. Bardzo z góry dziękuję za wszelkie pytania. Postaram się odpowiedzieć najlepiej, jak umiem. Mam nadzieję, że... Okej, okay, słychać mnie. Super, dziękuję bardzo. Okej, okay, no to zaczynamy. Słuchajcie, po pierwsze dziękuję za wasz czas, który poświęciliście na przyjście i zabukowanie sobie czasu na tą prezentację. Mam nadzieję, że uznacie ten czas spędzony za owocny. Mam wielką nadzieję. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o naszych doświadczeniach, o moich i naszych doświadczeniach jako firma GFT z budowania banków wirtualnych w chmurze. Firma GFT już kolejny rok buduje kolejne banki w chmurze i ta prezentacja bazuje w dużym stopniu na bankach, które na doświadczeniach naszych, które wynieśliśmy z regionu azjatyckiego, z budowania banków w tym regionie. Szybkie słowa o mnie. Nazywam się Jarek Szczepankiewicz, mam około 20 lat doświadczenia komercyjnego w IT. Od kilku lat pomagam GFT wdrażać systemy bankowe. Są to banki inwestycyjne i detaliczne, w zasadzie na całym świecie, Azja, UK, Stany. Przeszedłem ścieżkę od inżyniera do architekta. Obecnie pełnię rolę Senior Cloud Solution Architekta w bankach wirtualnych w Azji. I nie ukrywam, że głównie skupiam się na technologii AWS, ponieważ to są technologie, w których obecnie mamy chyba większość wdrożeń banków. Pełnię też rolę Head Architektury w GFT Poland, co oznacza, że pomagam rozwijać capability i wspierać naszych architektów w dalszym rozwoju. Posiadam kilka certyfikatów w AWS-ie, jestem też formalnie członkiem AWS Community Builders. To tak szybko o mnie. Chciałbym, żebyśmy do dalszej celu prezentacji jakby mogli sobie zdefiniować kryteria sukcesu banku wirtualnego, no bo tak naprawdę, żeby rozmawiać troszeczkę bardziej o doświadczeniach, warto sobie też uświadomić, jakimi kryteriami mierzymy ten sukces projektów i na jakie aspekty zwracamy uwagę w takich wdrożeniach. Ja dla celów dalszej prezentacji będę używał następujących kryteriów. To jest wdrożenie na czas, czyli z perspektywy inwestora najważniejsze chyba kryterium. Następne kryterium jest to szybkość wdrożenia nowych funkcjonalności po release produkcyjnym, czyli na ile efektywnie jesteśmy w stanie wdrażać nowe produkty, nowe funkcjonalności dla naszych użytkowników, szczególnie po release produkcyjnym, kiedy jest to no już troszeczkę utrudnione, znaczy jest to obarczone troszeczkę większą formalizmem niż przed pierwszym release'em produkcyjnym. Następnie, jak łatwo i szybko jesteśmy w stanie spełnić wymagania audytu. Kolejnym kryterium, które jest kluczowe w tej branży, to jest kwestia bezpieczeństwa ogólnie pojętego. Następna kwestia jest to skalowalność, czyli tutaj mówimy o skalowalności w rozumieniu takim, ile jestem w stanie mieć kont klientów, jak dużo klientów jestem w stanie obsługiwać, ale też na ile moja infrastruktura jest przygotowana do takich skoków, które mogą wynikać z różnych przyczyn. To może być na przykład zwiększona liczba procesowanych paymentsów z tytułu na przykład Black Friday, który niedługo się zbliża. To mogą być też przygotowanie do jakichś akcji promocyjnych, które bank może organizować. Następnym kryterium jest to koszt utrzymania, czyli jeżeli mamy inwestycje, możemy mówić tutaj o koszcie utrzymania. I tutaj mówię o jakby dwóch głównych składnikach, co rozumiem przez koszt utrzymania. Po pierwsze, to jest oczywiście koszt, który jest płacony dla prowajderów chmurowych, ale także dla innych vendorów, z którymi możemy być zintegrowani, którzy mogą dostarczyć jakieś nam usługi. Na przykład może to być system do obsługi, na przykład procesowania logów, zapewniania metryk.
Ale też drugie kryterium dosyć istotne jest to koszt wyrażony liczbą pracowników niezbędnych do utrzymania infrastruktury. Generalnie im oczywiście większy ten zespół jest niezbędny do tego, żeby utrzymać w ruchu infrastrukturę, tym większy koszt ponosi bank. Następnym, kolejnym kryterium, które jest moim zdaniem też bardzo ważne, jest to sprawność infrastructure as a code. Co to jest infrastructure as a code dla osób niewtajemniczonych? Budując rzeczy w chmurze, jednym z najważniejszych metodyk pracy przy posiadaniu dużej infrastruktury jest możliwość pewnego deklaratywnego definiowania tej infrastruktury. Co mam na myśli? Mam na myśli, że tworząc infrastrukturę w cloudzie można to robić z użyciem na przykład interaktywnej konsoli webowej, która umożliwia nam szybkie wyklikanie jakiejś infrastruktury, ale oczywiście nie jest to sposób, w który banki się buduje. Jest to fajny sposób do tego, żeby sobie coś popróbować, natomiast banki, tak naprawdę nie tylko banki, bo myślę, że każdy nietrywialny projekt na chmurze używa w jakiś sposób infrastructure as a code, czyli jakiejś technologii zapisu w postaci tekstowej infrastruktury, która będzie utworzona. I tutaj przez sprawność infrastructure as a code mam na myśli użycie tej samej deklaracji infrastruktury do zbudowania nowego banku, czyli jakby odtworzenia, można powiedzieć, banku od zera, ale też jak sprawnie idzie utworzenie nowego środowiska. Przez środowisko mam na myśli, załóżmy, że biznes zgłosi potrzebę, że potrzebuje nowego środowiska testowego. Jak szybko będę w stanie wytworzyć nowe środowisko z użyciem mojego kodu infrastructure as a code, na przykład seed kolejny utworzyć, UAT kolejny i tak dalej. To też jest kryterium, które wydaje mi się istotne z punktu widzenia definiowania sprawności infrastructure as a code. Mówiąc o tematach bankowych, nie można nie zauważyć, że temat bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych tematów pojawiających się przy budowaniu banku. I jeżeli mówimy o budowaniu banku, zazwyczaj mamy następujące aspekty związane z bezpieczeństwem. Otóż po pierwsze, każdy bank jest regulowany, działa na rynku regulowany. To oznacza, że żeby tak naprawdę został dopuszczony do tego, do szerokiego rynku, musi przejść różne audyty, w tym musi regulator rynku musi dopuścić taki podmiot, czyli najpierw musimy, z perspektywy takiego banku, najpierw musimy wygrać na przykład przetarg albo jakby uzyskać licencję na funkcjonowanie, czyli spełnić jakieś kryteria formalne dopuszczenia do rynku finansowego. Następnie musimy udowodnić przez wiele etapów, że jesteśmy bezpieczni, że pieniądze naszych klientów są bezpieczne, że nie będzie ryzyka reputacyjnego. Więc mówimy tutaj o zdobyciu licencji, następnie mówimy o przejściu audytów, dopuszczeniu do ruchu produkcyjnego i tak naprawdę musimy też spełnić różne regulacje. Każdy rynek, w zależności od tego, gdzie bank operuje, ma różne regulacje. To mogą być regulacje związane na przykład z ochroną danych osobowych, to mogą być wszystkie regulacje związane stricte z nadzorem finansowym itp. itd. Dodatkowo mogą być to też regulacje, które nie pochodzą od lokalnego regulatora, ale są związane z na przykład branżowymi regulacjami, takimi jak na przykład obsługa czy też przetwarzanie danych posiadaczy kart kredytowych, czyli wtedy mówimy o regulacjach, które są wytworzone przez związki branżowe. I jakby tutaj myślę, że warto zawsze w tym momencie sięgnąć po, jeżeli stoimy przed takim dużym procesem utworzenia banku, warto sięgnąć po jakby wsparcie providera cloudowego, który zazwyczaj ma już doświadczenia w budowaniu rzeczy, które są związane z danymi regulacjami. I tutaj myślę, że zawsze można liczyć na ich wsparcie, do czego gorąco zachęcam. Dodatkowo w przypadku mówienia o polskim rynku na pewno jakby dokument Polish Cloud może też pomóc. Też mogę powiedzieć, że niedługo zbliża się następny release, wersja 2.0 pojawi się Polish Clouda, które mam nadzieję też będzie pomocny w
w tworzeniu rzeczy na chmurze. To tylko jeszcze może dopowiem, że Polish Cloud sam w sobie nie jest dokumentem prawnym, w sensie nie stanowi prawa, natomiast umożliwia łatwiejsze podejście do tworzenia jakby podmiotów, które muszą działać pod nadzorem bankowym w Polsce. Ważnym aspektem w przypadku tworzenia infrastruktury i banku jest też świadomość pewna istnienia kosztów i apetytu na ryzyko tak zwanego. To znaczy mogą istnieć dwa banki na tym samym rynku, które mogą mieć inny apetyt na ryzyko i to też spowoduje, że architektury mogą być różne tych banków. To nie jest tak, że istnieje jedna architektura. Każdy bank poprzez analizę ryzyka tak naprawdę kształtuje trochę swoją architekturę. Wydaje mi się, że można też powiedzieć, że jakby apetyt na ryzyko jest ściśle też skorelowany z kosztami i jakby pewną sprawnością operacyjną. Wydaje mi się, że jakby no są pewne czynniki, które powodują, że im bardziej zwiększamy liczbę kontroli i prewencji, tym trochę może nam spadać wydajność operacyjna takiego banku, ale to tylko moje personalne opinie, niekoniecznie poparte jakimiś badaniami. Dużym bardzo jakby challenge'em przy budowaniu infrastruktury bankowej jest kwestia też jej skalowalności w rozumieniu skalowalności bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie tradycyjną sytuację, kiedy mamy do czynienia z data centrem w rozumieniu po prostu fizycznego data centra, czyli bank posiada kawałek ziemi, na tej ziemi ma bunkier, w bunkrze są serwery. Tradycyjna bankowość była, wydaje mi się, troszeczkę prostsza w takim sensie, że jakby fizyczność tej infrastruktury pomagała trochę w takim kształtowaniu bezpieczeństwa, ponieważ w dużym stopniu to bezpieczeństwo było trochę łatwiejsze w przypadku infrastruktury on-prem, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o braku połączeń jakby wychodzących do internetu i jakby skalowalność i zmiany w takiej infrastrukturze, ponieważ są znacznie trudniejsze, to też powoduje, że jakby moim zdaniem ich bezpieczeństwo jest wyższe troszeczkę. Dlaczego? Jeżeli porównamy to do clouda, w cloudzie jakby, ponieważ tak łatwo różne rzeczy zrobić, można wyklikać bardzo dużą grupę maszyn wirtualnych w bardzo szybkim czasie, podłączyć się load balancerem i w zasadzie mieć od razu okno na świat, o wiele łatwiej jest o różne błędy i jakby no zwiększone jest ryzyko. Dlatego jednym z najważniejszych, moim zdaniem, wyznaczników do tworzenia architektury jest myślenie kategoriami powtarzalności i budowania z gotowych klocków. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj możemy mówić o takim jakby trzech warstwach takich architektur. Pierwsza warstwa, taka najniższa, to jest po prostu bezpieczeństwo związane z używaniem danego produktu cloudowego. Powiedzmy, że mamy na AWS-ie Object Storage, czyli S3 Bucket na przykład. To jest taki, można powiedzieć, taki element L1 patternu. Wokół niego można dobudować różne kontrole bezpieczeństwa, na przykład, żeby jakby dane, które są składowane, zawsze były szyfrowane określonym poziomem bezpieczeństwa i długości klucza. Możemy też na przykład powiedzieć, że zawsze muszą to być dane wersjonowane i tak dalej, czyli w pewien sposób określić oczekiwania i wymagania tego bezpieczeństwa. Architektura drugiego poziomu jest to architektura, gdzie zaczynamy już reużywać danego S3 bucketa i łącząc je w pewne takie większe paterny. Wyobraźmy sobie, że na przykład stawiamy serwer SFTP w chmurze. Zazwyczaj taki serwer SFTP składa się z jakichś elementów sieciowych, żeby podłączyć się z publicznym internetem, ale też ma w sobie S3. I to jest poziom bezpieczeństwa level drugiego, a level trzeci to jest po prostu już konkretny endpoint dla konkretnego już celu, czyli dla naszego third partisa, który chce się podłączyć do nas. I jakby to, co chcę powiedzieć, to to, że opracowując bezpieczeństwo na poziomie konkretnych elementów, jesteśmy później w stanie bardzo łatwo to powielać. I moim zdaniem jest to bardzo kluczowe z perspektywy skalowalności bezpieczeństwa, w taki sposób, żebyśmy byli w stanie jakby z jednej strony dać
firmom dać, przepraszam, dać swoim działom możliwość bardzo szybkiego używania tej infrastruktury, a nie czekania kilku miesięcy na akceptację nowego kawałka infrastruktury, czyli osiągnąć taką wysoką sprawność operacyjną, a z drugiej strony mieć pewność, że nie pociąga to za sobą jakby zaciągania długu bezpieczeństwa. I tutaj wydaje mi się, że branża idzie w stronę tak zwanego continuous compliance, od którego nie uciekniemy. I co to znaczy? Otóż jest to stricte związane z audytem. Otóż w tradycyjnym świecie audyt najczęściej był jednorazowy. To znaczy, że był to proces, w którym zaangażowanych było mnóstwo osób. Sprowadzało się to do tworzenia lub odnajdywania dokumentacji, która mówiła, jak dana część infrastruktury powinna działać, następnie szukania dowodu na to, że ta infrastruktura działa w taki sposób, albo jest tak skonfigurowana, i dostarczania tego. Był to bardzo proces ciężki i w zasadzie w bankach oddzielne działy się tym nawet zajmowały, tylko dlatego, żeby te osoby, które są związane z budowaniem i z obsługą, jakby zapewnieniem BAU, były odciążone od kosztów tego audytu. I jakby, jeżeli mówimy o dynamice bankowej i o tym, że ten bank chcemy zbudować wysokosprawny bank, który bardzo łatwo może się rozwijać, bardzo łatwo można dodawać nowe produkty, a więc zwiększać przychody banku, to tak naprawdę moim zdaniem trzeba też myśleć o continuous compliance. I co bardzo ciekawe, według badań National Security Agency w Stanach, najczęstszym jakby przyczyną vulnerabilities, czyli wszelkich potencjalnych zagrożeń dla w ogóle, może nie nawet dla banków, ale dla projektów w cloudzie, nie są jakieś wymyślne ataki z użyciem na przykład backdoorów, z użyciem przechwytywania jakichś fragmentów, dostarczania jakichś, nie wiem, wirusów, trojanów i tak dalej, ale tak naprawdę błędy ludzkie związane z miskonfiguracją. Na pierwszym miejscu najczęstsze problemy są z tytułu złej konfiguracji fragmentów infrastruktury, czyli na przykład możemy powiedzieć, że gdzieś nie zaszyfrowaliśmy jakiegoś fragmentu dokumentów, i to może być na przykład błąd miskonfiguracji. Na drugim miejscu jest kontrola dostępu, czyli IAM Access. I tutaj jest kilka technik, to wymienione na ekranie nie są jedynymi technikami, które mogą pomagać w tym zakresie. Umieściłem też link do bloga, jakbyście byli zainteresowani trochę więcej szczegółami, ale jednym z kluczowych jakby podejść do kwestii bezpieczeństwa jest zapobieganie. Czyli o wiele łatwiejsze jest zapobieganie niż jakby reagowanie i być reaktyw. Także najczęściej większość wysiłku jest skupiona w protekcji, nie w reakcji. I tutaj będziemy mówić o tak zwanych o czekach predeploymentu, czyli już na etapie tworzenia infrastruktury, jeszcze zanim nie jest zdeployowana, chcielibyśmy sprawdzać, czy na przykład nasze S3 obiekty są zaszyfrowane. Nie wszystko da się automatem sprawdzić, w związku z czym dalej polegamy na jakby pull requestach i osobach, które mogą nam pomóc w trakcie review nowych zmian, wychwycić jakieś rzeczy, które mogą być błędami. Oczywiście inwestujemy też w runtime checki, czyli tak naprawdę w momencie, gdy już mamy infrastrukturę, bo ktoś utworzył infrastrukturę, sprawdzamy, czy ona jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. I tutaj możemy wyróżnić zarówno reguły typu detective, jak i reactive, czyli zarówno reguły, które tylko raportują takie fragmenty infrastruktury, które są niezgodne z naszymi oczekiwaniami, ale też są rozwiązania, które na przykład totalnie kasują takie fragmenty infrastruktury. Aczkolwiek jest to lekko problematyczne, jeżeli mówimy o automatach kasujących, ale są też takie, widziałem takie rozwiązania. Tu już mówiłem o patternach i modułach, więc się nie będę powtarzał. Użycie mniejszych fragmentów znacznie pomaga w przejściu audytów i zapewnieniu, że nasza architektura się skaluje, jednocześnie jest bezpieczna. Vending machine. Vending machines jest to koncepcja, gdzie dajemy użytkownikom, pracownikom banku, zazwyczaj teamom deweloperskim, możliwość samodzielnego wdrażania nowych fragmentów. Wyobraźmy sobie, że mamy fragment kodu Terraforma, który umożliwia nam deployment nowego klastra Kubernetesa. Można zrobić to tak, że będzie to wdrożenie przez zespół DevOps na podstawie jakichś wymagań.
ale możemy też dać narzędzia naszym deweloperom i w ten sposób jakby zwiększyć tą efektywność operacyjną, ponieważ im mniej generalnie dependencji między teamami, tym większa jest sprawność, tym mniejsze są opóźnienia. Więc Vending Machines daje nam ten atut, że jesteśmy w stanie jakby dać użytkownikom, którzy normalnie nie mają uprawnień do tworzenia takiego fragmentu infrastruktury, coś, co jest sprekonfigurowane, coś, co jest szablonem i w ten sposób z jednej strony mieć powtarzalność tej infrastruktury pod względem patternu i wymagań, a z drugiej strony usunąć tą dependencję na zespół DevOpsowy. Immutable Infrastructure jest następnym konceptem, który pomaga w zapewnieniu Continuous Compliance. Otóż zamiast patchować maszyny na produkcji, zazwyczaj można podejść do tego, że tworzy się po prostu image i każdy deployment jest z image. Oczywiście jest to podejście, które też ma swoje problemy, ponieważ jakby z jednej strony mamy powtarzalność tej infrastruktury, ponieważ kontrolujemy tworzenie tego obrazu. Drugim podejściem byłoby po prostu patchowanie żywych maszyn. I wtedy mamy o tyle problem, że trudniej nam udowodnić, że mamy taką samą konfigurację na wielu maszynach, ponieważ na każdej z nich odpalamy jakieś komendy. Natomiast tak jak mówię, no jednym ze sposobów radzenia sobie i zwiększenia przygotowania do compliance'u, do skalowalnego compliance'u jest to użycie Immutable Infrastructure. Kolejny bardzo duży fragment, który powinien być użyty, znaczy, który jest na początku bardzo ważnym etapem, jest to tak zwany landing zone. Co to jest landing zone? Landing zone dla niewtajemniczonych to jest po prostu ta pierwotna konfiguracja infrastruktury na koncie chmurowym, czyli coś, co dopiero posłuży nam do budowania. Można powiedzieć, że tak jak z budowaniem domu, są to takie fundamenty, na których będziemy budować dalszą infrastrukturę. I zazwyczaj takie fundamenty na pierwszym etapie określają nam na przykład podział kont, w jaki sposób będzie środowisko rozpięte między kątami, czyli jeżeli mamy środowisko dev, czy ono będzie w jednym kącie, a może będzie w 10, czy będziemy operować w jednym regionie, a może będziemy operować w dwóch regionach, a może będziemy mieli disaster recovery w drugim regionie. Decyzje na etapie landing zone'a są to decyzje, które w bardzo istotny sposób definiują nas jakby sprawność operacyjną i bezpieczeństwo. Jednym z na przykład takich też ważnych decyzji tutaj jest strategia mikrosegmentacji. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że mamy różne workflowy, czyli mamy na przykład raportowanie na koniec dnia, a oddzielnie mamy na przykład sprawdzanie kredytów. I mikrosegmentacja mówi nam, czy możemy na jednym klastrze Kubernetesa mieć te processingi zrobione, a może chcemy je wydzielić do różnych klastrów, a może nawet do różnych VPC, a może nawet do różnych kont. Tutaj mam na myśli strategię mikrosegmentacji. Nasze doświadczenia są takie, że nie ma jednej odpowiedzi na to. To znaczy, wydaje mi się, że świat idzie w stronę mikrosegmentacji, która używa, jakby to powiedzieć, coraz mniej używa na przykład aspektów sieciowych, czyli zamiast jakby izolować przez sieć, można izolować na wyższym levelu i na takim Kubernetesie po prostu stosować natywne metody izolacji. Dlaczego według mnie jest to ważne? Ponieważ im więcej, jeżeli nasz workload zaczyna być rozpięty między wiele kont i deployment jest na przykład między dwoma kątami dla dwóch regionów, jeżeli robimy multi-region setup, to ma bezpośredni impact na odtwarzanie danych, na integrację i na koszty integracji, ponieważ przesyłanie danych między regionami jest znacznie bardziej kosztowne. Przepraszam. Tutaj też ważną decyzją jest wybór podejścia do landing zone'a. Mamy generalnie dwa podejścia. Pierwszy to jest samodzielne stworzenie landing zone'a. Po prostu nic nam nie broni, żebyśmy zaczęli na przykład w takim AWS-ie użyli organizations i po prostu sobie określili tą strukturę kont. A drugie rozwiązanie jest takie, że możemy użyć narzędzia gotowego, które dany cloud provider dostarcza i użyć landing zone'a. Na przykład w przypadku AWS-a jest to Control Tower. Natomiast no, jest to jedna z decyzji, którą należy podjąć. Okej.
Tak jak mówię, decyzje na tym etapie podjęte mają bardzo duży impact późniejszy. Natomiast problem często polega na tym, że jest bardzo trudno określić impact decyzji na tym etapie, ponieważ dopiero startujemy z infrastrukturą. W związku z czym bazowanie na swoich doświadczeniach, na doświadczeniu też cloud service providera, który może nam jest w stanie coś podpowiedzieć, jest bardzo ważne dla sukcesu projektu, szczególnie jakby widocznego w dłuższej perspektywie. Kolejnym ciekawym zagadnieniem jest kwestia skalowalności banku. Otóż częstym moim zdaniem jakby błędem jest traktowanie każdego rozwiązania na chmurze jako rozwiązania skalowalnego. Otóż to, że używamy chmury, która się skaluje lub produktów, które są skalowalne, wcale nie oznacza, że nasze rozwiązanie będzie skalowalne. Ponieważ to my definiujemy, w jaki sposób są zintegrowane elementy, jak wygląda high availability, fault tolerance, których elementów użyjemy do integracji, czy używamy stanowych komponentów, czy bezstanowych. Tak naprawdę mocno zalecam, żeby też przy budowaniu tego typu przedsięwzięć mieć strategię na badanie performansu. Co to znaczy? Otóż to jest o tyle istotne, że każdy praktycznie bank, jego bezpośrednie zyski zależą od liczby użytkowników i liczby produktów, którzy ci użytkownicy są w stanie wykupić. Co to znaczy produkt w rozumieniu banku? Bank to może być pożyczka, to może być hipoteka, to może być karta kredytowa lub jakieś elementy wealth managementu. Generalnie bank im więcej ma tych produktów, tym więcej jest w stanie mieć zysku po prostu. Najczęstszy sposób podejścia do takiego badania skalowalności jest użycie jakiegoś środowiska, które powinno bardzo reprezentować środowisko produkcyjne, wyznaczenie pewnych skwantyfikowanie, ile kont bank będzie, ile użytkowników będzie bank posiadał i przejście, jakby zautomatyzowanie tak zwanych user journeys. Jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć miesiąc po miesiącu, jak bank się będzie rozwijał, jesteśmy w stanie zasymulować narzędziem obciążenie. I musimy też mieć określone oczywiście czynniki, jakby kryteria akceptacji tych user journeys, to znaczy na przykład, że tolerujemy, nie wiem, 1% błędów i mając te dane, czyli mając dane o spodziewanej liczbie użytkowników, o tolerancji różnych błędach, jesteśmy w stanie zasymulować i powiedzieć, że na przykład hej, jesteśmy gotowi, żeby zwiększyć obciążenie liczby konsumentów w następnym miesiącu o na przykład 10%. To jest o tyle ważne, że to jest proces zazwyczaj ciągły, to znaczy trzeba być gotowym na to, żeby rozumieć, jak nasza infrastruktura będzie gotowa do następnych zwiększeń liczby użytkowników. Jeżeli mówimy o testowaniu, jakby kluczowe jest też posiadanie narzędzi do observability. I tu bym wymienił głównie trzy obszary, czyli logi, metryki i tracing. To są te trzy główne narzędzia. Logi oczywiście dają nam możliwość zobaczenia, co się dzieje i głównie jakby reakcje i zobaczenie szczegółów problemów. Metryki służą do triggerowania alertów i tu możemy mówić o jakiego rodzaju metrykach. Są to metryki, które są generowane przez infrastrukturę, czyli najczęściej wychodzą nam z clouda, a drugie metryki to są metryki aplikacyjne, czyli są zdefiniowane przez nas i oceniają na przykład liczbę błędów w responsie jakiejś aplikacji lub na przykład latency takiej aplikacji. Tutaj jeszcze można wyróżnić, ja też mocno, znaczy dosyć ciekawym konceptem jest koncept jakby w jaki sposób będziemy supportować tą infrastrukturę. Jednym z podejść jest posiadanie wielkiego teamu, który reaguje na jakieś zgłoszenia, monitoruje, a później przekierowuje do specjalistów odpowiedzialnych za dany fragment, na przykład za bazy danych. Natomiast można też pójść krok dalej i zbudować taki alerting, który będzie nam profilował te alerty i one już od razu będą trafiały do teamu odpowiedzialnego za dany obszar, na przykład opiekujący się bazami danych. Także tutaj myślę, że fajnie jest sobie też zdesignować ten reakcję na alerty. Wyzwania, jakie zauważyliśmy związane z tym obszarem, to jest po pierwsze wybór, czy używamy
narzędzi, które dostarczane są z chmurą, czy też wybór narzędzi SaaS-owych. Z naszych doświadczeń wynika, że narzędzia SaaS-owe, czyli takie pakiety jak Datadog, New Relic, Sumologic, one są jakby bardziej kompleksowe i ułatwiają taki jakby po pierwsze są dosyć dojrzałe i bardzo szybko pojawiają się nowe funkcjonalności, ale są też zunifikowane, co pomaga w budowaniu. Natomiast na pewno te narzędzia są jakby, no kosztują troszkę i jeżeli zdecydujemy się na wybór narzędzia SaaS-owego, bardzo, bardzo polecam, żeby zrobić symulację kosztową, ponieważ bardzo łatwo jakby, no musimy rozumieć, jak będzie wyglądało nasze zużycie tych zasobów. One mają też różne kryteria, price, różne modele kosztowe. Jedne bazują na liczbie dostępu userów, drugie bazują na liczbie hostów, trzecie bazują na wolumenie danych. Mogą też być miksy. Także bardzo ważne jest, żeby ten model mieć już na początku określony, ponieważ architektura może trochę drive'ować wybór tego narzędzia. Jeżeli mamy małą liczbę userów, jedno narzędzie będzie lepsze. Jeżeli mamy małą liczbę hostów, jedno narzędzie będzie lepsze, inne narzędzie będzie lepsze. Kolejnymi wyzwaniami z tym związanymi są to dane osobowe. Jeżeli mamy SaaS-a, na ile zabezpieczamy się przed tym, że te dane gdzieś trafią nam do logów? Jak zdefiniujemy dane osobowe? Czy umieszczamy, czy mamy politykę związaną z tym, w jaki sposób logować z użyciem danych osobowych? Te rzeczy powinny być określone dla teamów, a teamy powinny mieć jasne wytyczne, jak identyfikować dane osobową i co ma być, co mogą logować, a co nie. Kolejnym wyzwaniem albo pewną decyzją jest też retencja danych i rehydracja, czyli na ile łatwo jesteśmy odtworzyć dane z na przykład logów sprzed 6 miesięcy do audytu, ponieważ nikt raczej nie trzyma danych live tak długich, ponieważ koszt byłby dramatyczny, pewnie szybkość przeszukiwania też, więc w jaki sposób podchodzimy do kwestii rehydracji tych danych. Następny aspekt to jest pewna sprawność operacyjna i wpływ GitOpsa. Co rozumiem pod pojęciem GitOpsa tutaj? Mam na myśli pewien deklaratywne podejście z użyciem Gita do deklarowania pewnych rzeczy stanu docelowego, następnie przejście przez pewien cykl rewizji. Ktoś po prostu patrzy i robi pull requesta i jest jakiś automat, który wdraża zmiany. I teraz tradycyjnie GitOps był kojarzony z elementami software engineeringu, czyli po prostu służył do zarządzania zmianami w kodzie źródłowym. Następnie wszedł, mi się wydaje, przynajmniej, no, może upraszczam, ale następnie wszedł trochę do DevOpsa, pojawił się w infrastructure as a code, ale tak naprawdę nie są to jedyne obszary. Obecnie na przykład Terraform dostarcza wielu providerów i tak naprawdę z użyciem na przykład Terraforma można automatycznie tworzyć, zarządzać grupami i bezpieczeństwem w jakimś narzędziu Identity Providerze. Można na przykład zarządzać topikami Kafki lub settingsami Kafki, infrastructure as a code, można też na przykład tworzyć repozytorium GitHuba za pomocą deklaratywnego języka. Jakby plusem GitOpsa jest to, że jakby ma dosyć spójny model związany z zapewnieniem audytu, ponieważ te procesy są bardzo zbliżone, wspiera self-service, czyli jeżeli wrócimy do tej sprawności operacyjnej, czyli tak naprawdę im mniej team platformy jest niezbędne do tego, żeby biznes w rozumieniu podów odpowiedzialnych za fragment mikrousług i systemu rozwoju był w stanie więcej robić samodzielnie, tym mamy wyższą sprawność operacyjną, ponieważ wtedy znacznie zwiększa się time to market, znaczy, przepraszam, poprawia się time to market dla zespołów i mniej mamy dependencji na innych zespołach. Dlatego gorąco polecam do aplikowania i próby aplikowania GitOpsa też wykraczającej poza typowe zarządzanie kodem źródłowym. Następnym ważnym fragmentem jest bezpieczeństwo CI/CD. Dlaczego jest to ważne? Otóż musimy myśleć kategoriami jakby typu, jakby w jaki sposób nasze zmiany dostarczane są na środowisko. Mówimy tutaj o kilku środowiskach, tak? W uproszczeniu mamy Deva, UATA i Proda. I następne pytanie powinniśmy sobie odpowiedzieć. Po pierwsze, czy używam jednego narzędzia, jednej instancji narzędzi do dostarczania tych zmian? Jeżeli tak, to potrzebuję mieć połączenia sieciowe zazwyczaj.
w jaki sposób te narzędzia są wywoływane przez control plane. Co nazywam control plane'em? Control plane'em jest to po prostu jakiś panel, który steruje deploymentami. Bo możemy mówić o dwóch rodzajach tutaj podejścia. Pierwsze podejście jest takie, że mamy jakieś narzędzie, które po prostu pushuje zmiany, czyli na przykład deployuje bezpośrednio na Kubernetesa z użyciem networkingu, albo bezpośrednio wchodzi w interakcję z jakimś API poprzez networking, czyli jest to podejście push. Odwrotne podejście jest to podejście pull, kiedy mamy worker nody i te worker nody tak naprawdę sobie ściągają instrukcje do wykonania i już operują wewnątrz, bardzo blisko tego elementu, na przykład Kubernetes klastra. I gorąco polecam jakby analizę możliwości, bo wydaje mi się, że znacznie łatwiej przejść audyty i mieć mniej problemów, kiedy po pierwsze mówimy o narzędziach typu pull, gdzie mamy worker nody w środowisku i jakby segregacją środowisk, czyli żeby starać się unikać łączenia środowisk, na przykład dev, UAT i prod, w idealnym przypadku one nie powinny mieć żadnych połączeń. Jeżeli nie mają połączeń, znacznie łatwiej jest udowodnić, że nasze środowisko jest bezpieczne, w szczególności wszystkie zmiany na prodzie są wyizolowane, jakichkolwiek zmian na niższych środowiskach. Zwracam też uwagę na kwestię audit traila. Następne też, zawsze jeżeli mamy możliwość użycia autentykacji z użyciem krótko żyjących tokenów, jest to zawsze preferowane over password. Jeżeli mamy gdzieś autentykację, gdzieś w tym ciągu typu password, no nie jest to super rozwiązanie. Najlepiej, jeżeli nasze worker nody używają permissionów IAM, wtedy jest to znacznie bezpieczniejsze. Zazwyczaj implikuje to, że nasze worker nody, które mogą uruchamiać na przykład GitHuba albo inne narzędzia, są bezpośrednio zdeployowane w środowisku VPC chmurowym. Wyzwania jakościowe związane z Infrastructure as a Code. Z naszego doświadczenia istnieje kilka wyzwań związanych z Infrastructure as a Code. Moim zdaniem ciągle branża jest jakby na bardzo szybkiej, krzywej improvementu. Co to znaczy? Pracowałem wiele lat bliżej software engineeringu i jakby praktyki związane z testowaniem oprogramowania moim zdaniem są już bardzo wystabilizowane. To znaczy, jeżeli weźmiemy osobę doświadczoną z rynku, która pracowała jako na przykład Java developer, prawdopodobieństwo, że stworzy taką samą strategię testowania, będzie używała bardzo zbliżonych narzędzi, jak inna osoba z innej firmy, z innego rynku nawet, jest bardzo wysoka. Te osoby zazwyczaj pracują z bardzo zbliżonym toolsetie. W przypadku Infrastructure as a Code nie ma za dużo praktyk niestety testowania, nie ma wykreślonych standardów. To dopiero moim zdaniem jest w trakcie tworzenia, w związku z czym jest trudniej korzystać z doświadczeń innych osób jeszcze. Jest to po prostu bardzo szybko zmieniający się obszar. Tutaj mamy też takie utrudnienia, że po pierwsze tworzenie infrastruktury trwa znacznie dłużej niż zazwyczaj testy na przykład jednostkowe związane z oprogramowaniem. Mamy też problem pojawiający się taki, że zazwyczaj przy testowaniu infrastruktury mówimy o globalnym raczej stanie. Nie możemy tego totalnie wyizolować. Często jest tak, że ta nasza infrastruktura jest jednak zależna od czegoś i niekoniecznie są to parametry wejścia i wyjścia. Często pojawia się gdzieś taki stan globalny, który w tradycyjnym testowaniu jest bardzo utrudniający. I tutaj też niestety utrudnia. Dużym wyzwaniem jest też utrzymanie i decyzja odnośnie struktury projektów, ale to za chwilę opowiem. Jednym też z kolejnych jakby wyzwań jest jakby odtwarzalność naszej infrastruktury. Co to znaczy? Otóż im wyższa odtwarzalność naszej infrastruktury z kodu, tym lepiej dla nas. To znaczy, że tym szybciej będziemy w stanie utworzyć nowe środowisko i tym szybciej będziemy w stanie odtworzyć taki bank lub całą infrastrukturę od zera. Natomiast problem, który zauważyliśmy, jest taki, że jakby normalnie cykl wytwórczy to jest takie budowanie jakby warstwami, tak? Czyli najpierw wytwarza się VPC, później następne teamy dokładają swoje elementy i tak dalej, ale tak naprawdę rzadko robi się takie totalne jakby
create, destroy całego środowiska, ponieważ jest to bardzo czasochłonne. W związku z czym zazwyczaj ta infrastruktura przerasta warstwami małymi. I to rodzi bardzo duży problem, ponieważ okazuje się, że tworzenie takie warstwowe powoduje, że nie widzi się pewnych zależności, które są tworzone w przypadku, gdybyśmy chcieli utworzyć od razu pełną, odtworzyć całą strukturę. Niestety jest to trudne i można sobie troszeczkę pomóc, tworząc testy create and destroy na całych fragmentach infrastruktury. W ten sposób trochę łatwiej nam będzie wychwycić pewne zależności, dependencje cykliczne i tak dalej. W każdym razie tylko i wyłącznie tworząc architekturę przyrostową, infrastrukturę przyrostową, nie gwarantuje nam to od braku problemów w odtwarzalności. Można mieć przypadek, kiedy będziemy używali Terraforma lub innego narzędzia i tak naprawdę nie będziemy w stanie szybko odtworzyć z tego nowego środowiska albo odtworzyć od zera. Jest to coś, co na to trzeba zwracać uwagę. Na tej stronie chciałem zgrupować kilka rad. To nie jest lista, to jest bardzo subiektywna lista, od razu mówię. Nie jest to też jakby kompletna na pewno lista. Natomiast kilka rzeczy, które uważam, że warto zachować albo warto przynajmniej przeanalizować. Otóż moim zdaniem bardzo ważne jest wydzielenie dużych bloków architektonicznych jako modułów. Będę tutaj używał Terraforma, bo łatwiej jest mi tutaj, muszę zejść troszkę na niższy level. Zalecam wydzielanie modułów, dużych bloków i jakby myślenie kategoriami przeniesionymi trochę z object-oriented programming, czyli wydzielamy pewne klasy, traktujemy moduły jako klasy, dbamy o argumenty in and out i tak naprawdę powinniśmy zadbać o to, żeby było bardzo trudno zmienić zachowanie zewnętrzne, czyli żebyśmy na przykład unikali sytuacji, kiedy tworzymy podobiekty na zewnątrz i je wstrzykujemy, tylko raczej operowali na prostszym, na minimalnej liczbie argumentów wejściowych i enkapsulowali wnętrze w tym module tworzenie dodatkowych zasobów, jak policy, jak S3 bakety itd., itd. Czyli przejść w trybie myślenia kategoriami nowych klocków i powtarzania tych klocków, niż po prostu tworzenia małych fragmentów i ich spinania, ponieważ w momencie, gdy nam się cała infrastruktura rośnie, jeżeli nie zadbamy o to, spotkamy się z sytuacją, w której mamy bardzo duży coupling między bardzo dużą ilością fragmentu kodu i będzie nam bardzo trudno po pierwsze zrozumieć, dołożyć nową zmianę, ponieważ zawsze będziemy musieli kojarzyć bardzo dużo elementów pobocznych do zrobienia. Będzie nam bardzo trudno powiedzieć, że środowisko dev nie różni się od UAT-a. To będzie bardzo trudne, ponieważ im więcej musimy zrozumieć elementów, tym jakby więcej musimy patrzeć i jakby myśleć kategoriami, czy ja czegoś jednak inaczej nie zrobiłem. Nie? Zalecam unikanie raczej default variables. Dlaczego? Ponieważ default variables utrudniają nam rozumienie, jakie wartości są użyte na danym środowisku. W momencie, gdy mamy explicit wartości umieszczone, łatwiej jest nam zrozumieć, że ten fragment może wyglądać inaczej, natomiast ten fragment, który ma defaulta, patrząc tylko przez moduł, wiemy, że nie jest zmienny. Jeżeli nie jest zmienny, znaczy to, że wiemy, że to on, nie musimy patrzeć szerzej na każde środowisko, ponieważ wiemy, że ten element się nie zmienia między środowiskami, a więc możemy dalej powiedzieć, że ten moduł w tej wersji jest dalej spójny z naszym dokumentacją patternu architektonicznego. Bardzo ważne jest właśnie zachowanie takiej czytelności różnicy między środowiskami, dlatego zalecam, żebyście, jak myślicie o strukturze projektu, żeby zawsze zwracać uwagę na taką konstrukcję modułów, które od razu pokażą wam różnicę między środowiskami, czyli żeby to było po prostu widoczne w postaci konkretnego pliku. Cała kwestia testowania. Na pewno zalecam, żebyście tworzyli też testy modułowe. Tutaj wydaje mi się, że można mówić o takim minimalnym secie, to jest create, destroy modułu plus sprawdzenia czy jakby to, co tworzymy, jest już w pełni utworzone i nie ma żadnych reminderów po jakby to powiedzieć, czy nie będzie apply pokazywał nowych rzeczy. Też zalecam też kontrolę, żeby testy sprawdzały in and out argumenty. Znaczy,
jeżeli zmienią nam się in and out, to żeby test się failował, żebyśmy byli wymuszeni do tego, żeby test też zmienić w momencie, gdy nam się in and out zmieni, bo wtedy mamy większą widzialność tych zmian. Możemy też, jeżeli mamy taki komfort, wejść na testowanie całych skeletonów, czyli już nie tylko modułów, jak na przykład S3 bakety lub Kubernetes, ale też całych fragmentów infrastruktury, kawałka, czyli na przykład już większe elementy jak VPC. Aczkolwiek jest to duże wyzwanie, ponieważ jakby im większy mamy moduł, tym więcej czasu spędzane jest na przygotowanie planu i oczywiście działa to w drugą stronę. Jeżeli plan nam zaczyna, kalkulacja planu wykonania trwa godzinę, no jest to bardzo duży problem, zaczyna być. Więc jednym z kryteriów organizacji skeletonów i kawałków jest myślenie kategoriami, ile czasu będzie trwał plan. I jednym, możecie sobie ustawić na przykład kryterium, że wielkość skeletona jest sterowana maksymalną czasem wykonania planu i na przykład możemy mówić, że jeżeli nasz skeleton przekracza pół godziny w wykonaniu planu, powinien być podzielony na mniejsze kawałki. Zarządzanie kosztami też jest kluczowe oczywiście, tutaj może nie będę się rozwodził, natomiast warto zadbać o to, żeby mieć na przykład tagi dosyć wcześnie, ponieważ im wcześniej będziemy mieli, tym wcześniej będziemy mogli stworzyć bardziej dokładny raport kosztowy, a nie już po 6 miesiącach na przykład, gdzie już ta infrastruktura jest gotowa i tak naprawdę trzeba by ją oznaczać. Bardzo ważne jest w dużym projekcie, żeby można było lokalizować ownership do fragmentów infrastruktury, jeżeli chodzi o centra kosztowe. Zalecam mocno przy ofercie SaaS-ów to, co już powiedziałem, patrzeć i symulować koszty, żeby nie być zaskoczonym po kilku miesiącach. Oczywiście od początku zalecam, żeby myśleć też kategoriami dbania o to, żeby nasz Kubernetes Cluster się miał autoscaling, miał support dla spotów, żeby nasze mikrousługi też supportowały spoty, bo to też nie jest takie oczywiste. Też pewnie jednym z kryteriów wyboru jest technologia persystencji, czyli klasyczne RDBMS-y albo NoSQL-e. Wydaje się, że NoSQL-e umożliwiają bardziej elastyczne podejście do definiowania kosztów, natomiast wymagają znacznie więcej pracy włożonej, czyli większej inwestycji niż zwykłe odpalenie jakiejś bazy SQL-owej. Moim zdaniem też bardzo, bardzo ważne jest też umieszczenie aspektów high availability to fault tolerance gdzieś na początku tego designu. Warto pomyśleć o tym, żeby wprowadzić chaos engineering od początku, tak żebyśmy tak naprawdę nie mieli wielkich HA drilli gdzieś na końcu, tylko tak naprawdę mieli już te wnioski na początku. I można zacząć od prostych testów, na przykład można zacząć od testów, gdzie nasz Kubernetes traci worker node'a, czyli terminujemy i patrzymy, czy nasze flowy nie są, dalej działają. Jest wiele narzędzi do tego, mają plugability do chmur, także można to wykorzystać. Ja polecam testowanie faultów na kompiucie, czyli na przykład utraty nodów, plus symulacja failovera na klastrze bazodanowym. Nowe bazy danych, na przykład jak Aurora od Amazona, ma wbudowaną obsługę jakby wywoływania failura, czyli tak naprawdę utraty noda i wszystkich rzeczy związanych z przejściem i jakby odświeżeniem klastra. To chyba tyle było. Troszeczkę przedłużyłem czas, co przepraszam. Mam nadzieję, że było to dla Was owocne. Czy są jakieś pytania? Nie widzę pytań, no poczekajmy jeszcze. OK. Wygląda to, że nie ma pytań. Także bardzo dziękuję za Wasz czas i miłego jeszcze dnia.
Dziękuję.